Przyjrzymy się, dla jakich przyczyn dusza mówi, że szła przez tajemnicze schody osłoniona. Dla zrozumienia tego trzeba najpierw zwrócić uwagę, że osłonić się znaczy to samo, co zmienić się i ukryć pod odzieżą czy kształtem innym od zwykłego. Czyni się to, aby osiągnąć cel swego pragnienia, na przykład by pozyskać łaskę i względy kogoś drugiego, lub dla ukrycia się przed swymi rywalami, by móc lepiej czegoś dokonać. Zazwyczaj przebiera się wtedy w takie szaty i barwy, które by najlepiej oddawały odczucia serca lub dzięki którym najlepiej można się ukryć przed swymi przeciwnikami. Dusza więc dotknięta miłością swego oblubieńca Jezusa Chrystusa dla pozyskania Jego łaski i miłości wychodzi przebrana w taką szatę, która najżywiej odzwierciedla skłonności uczuciowe jej ducha, a przez którą równocześnie najlepiej się zabezpiecza od swych nieprzyjaciół i przeciwników, jakimi są szatan, świat i ciało. Szata, którą przywdziewa, ma trzy zasadnicze kolory – biały, zielony i czerwony. Barwy te oznaczają trzy cnoty teologalne – wiarę, nadzieję i miłość. Przez te cnoty dusza nie tylko pozyskuje łaskę i względy swego umiłowanego, lecz zabezpiecza się najlepiej przed swymi trzema nieprzyjaciółmi. Wiara bowiem jest jakby szatą wewnętrzną, o tak jaśniejącej bieli, że uchodzi wzroku wszelkiego umysłu. Jeśli więc dusza przyodziana jest wiarą, nie widzi jej ani nie dosięga szatan, by jej przeszkadzać. Wiara chroni ją przed szatanem, zaciekłym nieprzyjacielem, bardziej niż wszystkie inne cnoty. Stąd też święty Paweł nie znalazł pewniejszego nad wiarę środka do uwolnienia się od szatana, gdyż mówi: mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu. Dlatego, aby zyskać łaskę zjednoczenia się z umiłowanym, dusza nie ma lepszej tuniki czy szaty wewnętrznej, jak biel wiary, będącej początkiem i oparciem, na którym spoczywają szaty wszystkich innych cnót. Bez wiary bowiem nie można podobać się Bogu. Niemożliwe jest, by ktoś nie podobał się Bogu, mając wiarę, gdyż Bóg sam mówi przez proroka Ozeasza: poślubię Ciebie w wierze. Poślubię Cię w wierze. Słowa te oznaczają niejako: jeżeli chcesz, duszo, złączyć się i zaślubić się ze mną, musisz się do mnie zbliżyć, okryta od wewnątrz wiarą. W tę biel wiary przyodziała się dusza od wyjścia z nocy ciemnej. Szła bowiem wśród mroków i przykrości wewnętrznych, gdyż rozum nie dawał jej żadnej podpory ani światła. Nie miała światła z góry, gdyż niebo wydawało się jej zamknięte i Bóg ukryty, ani z ziemi nie zadowalały jej żadne wskazówki. Znosiła jednak wszystko wytrwale i szła przez te trudy, nie ustając ani nie sprzeniewierzając się umiłowanemu. We wszystkich tych trudach i udręczeniach doświadczał umiłowany wiary swej oblubienicy, tak, że może ona słusznie powtórzyć z Dawidem: według słowa warg Twoich skrzedłem twardych dróg. Na białą tunikę wiary nakłada dusza suknię barwy zielonej. Ta barwa oznacza cnotę nadziei, przez którą uwalnia się dusza i zabezpiecza przed swym drugim nieprzyjacielem, to jest światem. Zieleń nadziei bowiem trwającej w Bogu dodaje duszy takich sił wielkoduszności i podniesienia jej ku rzeczom wiecznym,
że w porównaniu z tym, czego oczekuje, cały świat wydaje się jej bez krasy i piękna, martwy i bez żadnej wartości, jak to zresztą jest w rzeczywistości. W tej nadziei dusza odrzuca wszystkie suknie i szaty świata, odrywa od nich swoje serce, niczego się od nich nie spodziewa i nie pragnie, a żyje jedynie nadzieją życia wiecznego. Skoro zaś ma serce tak wysoko podniesione i oddalone od świata, świat ten nie tylko nie może jej pociągać czy skrępować, lecz nawet nie może jej dostrzec. Odziana zatem tą zieloną szatą, dusza postępuje zupełnie bezpiecznie przed drugim nieprzyjacielem, jakim jest świat. Dlatego też nadzieję święty Paweł nazywa hełmem zbawienia. Hełm zaś jest częścią zbroi, zabezpiecza głowę i osłania do tego stopnia, że jedynie przez otwory można spoglądać. Ten przymiot ma właśnie nadzieja, która tak przysłania wszystkie zmysły głowy, aby się nie zwracały do żadnej rzeczy światowej i by jej nie mogła zranić żadna strzała świata. Pozostawia ona tylko jakby szparę, przez którą by oczy mogły patrzeć w górę, a nie gdzie indziej. Nadzieja bowiem sprawia, że dusza podnosi oczy i patrzy tylko na Boga, jak to wyraża Dawid. Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu. Jest tu wyrażona myśl, że dusza nie spodziewa się znikąd żadnego dobra, tylko od samego Boga. Potwierdza to psalmista, mówiąc, jak oczy służebnicy są zwrócone na ręce jej Pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, pokładając w Panu nadzieję, dopóki się nie zmiłuje nad nami. Dusza przyodziana zieloną szatą nadziei, jako że zawsze spogląda na Boga i nie zwraca oczu na nic innego niż tylko na Niego, tak jest miła umiłowanemu, że tyle od Niego zyskuje, ile się spodziewa. Toteż zgodnie z tym w Pieśni nad Pieśniami mówi oblubieniec do duszy, że jednym oka spojrzeniem zraniła jego serce. Bez zielonej szaty nadziei, położonej jedynie w Bogu, nie mogłaby dusza dojść do wyższej miłości, nic by nie osiągnęła. Tym bowiem, co zwycięża wszystko, jest niezachwiana nadzieja. Przybrana w szatę nadziei dusza idzie wśród sekretnej i ciemnej nocy. Idzie zaś tak całkowicie ogołocona ze wszelkiego posiadania i wszelkiej podpory, że nie patrzy i nie troszczy się o nic innego, tylko o Boga. Pogrąża niejako w prochu swoje usta, bo może posiądzie jeszcze nadzieję, jak to mówi Jeremiasz. Na biel i zieleń, aby dokończyć i udoskonalić swoje przebranie i szaty, wkłada dusza trzecią barwę, wspaniałą czerwoną togę. Ta barwa wskazuje na trzecią cnotę, to jest miłość. Ona nie tylko dodaje wdzięku tamtym barwom, lecz tak podnosi duszę i tak ją czyni piękną i miłą, iż stawia ją blisko Boga. Toteż ośmiela się dusza mówić wówczas: czarna jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie. Toteż umiłował mnie król i umieścił w swoim łożu. Przez tę szatę miłości nie tylko zyskuje dusza więcej miłości umiłowanego, nie tylko chroni się i zabezpiecza przed trzecim nieprzyjacielem, jakim jest ciało. Gdzie jest prawdziwa miłość Boża, tam nie ma miłości własnej ani swoich spraw, lecz również umacnia inne cnoty, dając im wzrost i siłę, by strzegły duszy. Obdarza duszę również łaską i darami, by mogła podobać się umiłowanemu. Bez miłości bowiem żadna cnota nie jest miła Bogu.
I to jest właśnie ta purpura, o której jest mowa w pieśni nad pieśniami, że na niej Bóg spoczywa. W tę czerwoną szatę przyodziewa się dusza, gdy wśród nocy ciemnej wychodzi z samej siebie i ze wszystkich stworzeń, udręczeniem miłości rozpalona i przez tajemnicze schody kontemplacji dochodzi do zjednoczenia miłości z Bogiem, będącym już umiłowanym zbawieniem. Tak przedstawia się to przebranie, jakie nazywa dusza, w którym idzie tajemniczymi schodami w tej nocy wiary. I takie są te trzy jej barwy. Cnoty teologalne to najlepsze przygotowanie do złączenia się duszy z Bogiem w trzech władzach – rozumie, pamięci i woli. Wiara bowiem zaciemnia i opróżnia rozum ze wszelkiego naturalnego pojmowania i tym samym przygotowuje go do złączenia się z mądrością Bożą. Nadzieja zaś opróżnia i uwalnia pamięć od wszelkiego posiadania stworzeń, gdyż dotyczy według słów świętego Pawła tego, czego nie posiada. Ogołaca ją więc tego, co by mogła posiadać, a wprowadza ją w to, czego oczekuje. Zatem jedynie nadzieja w Bogu przygotowuje prawdziwie pamięć do złączenia się z Bogiem. Miłość wreszcie opróżnia i niweczy wszystkie odczucia i pożądania woli dotyczące czegokolwiek, co nie jest Bogiem. Wszystkie te uczucia zwraca do samego Boga. Tak więc ta cnota przygotowuje wolę i łączy ją z Bogiem przez miłość. Zadaniem tych cnót bowiem jest oderwanie duszy od tego, co nie jest Bogiem, a tym samym złączenie jej z Bogiem. Bez szaty tych trzech cnót jest rzeczą niemożliwą dojść do doskonałego zjednoczenia z Bogiem przez miłość. Toteż słusznie dusza przyodziała się w tę szatę i zmieniła swoją postać, aby móc osiągnąć to, czego pragnęła, to jest to miłosne i rozkoszne zjednoczenie ze swym umiłowanym. To zaś, że dusza mogła przyoblec się w tę szatę i przetrwać w niej wszystko, aż do osiągnięcia swych pragnień, czyli zjednoczenia miłości, było dla niej wielkim szczęściem i dlatego śpiewa w tym wersie o wzniosła szczęśliwości. Rzeczywiście wzniosło było szczęśliwością dla tej duszy takie oto wyjście. Wyjście to bowiem uwolniło ją od szatana, od świata i od jej własnej zmysłowości. Przez wyjście to osiągnęła najcenniejszą swobodę i wolność ducha. Wzniosła się z nizin na wyżyny, z ziemskiej przemieniła się w niebiańską, z ludzkiej w boską. Odtąd jej obcowanie będzie już w niebie, gdyż tak dzieje się z duszą w stanie doskonałości. Wytłumaczyliśmy, jakie dobra spływają na duszę i jak wzniosłą szczęśliwością jest dla niej przejście przez tę noc ciemną. Uczyniliśmy to w tym celu, aby dusze przerażone tylu trudnościami i ich zgrozą nabrały odwagi i umocniły się pewną nadzieją wielkości korzyści i dóbr Bożych, jakie się zdobywa wśród tej nocy.
w mroki ciemności, w ukrycie wtulona. Wyrażenie w ukrycie oznacza to samo, co w miejscu ukrytym lub zasłoniętym. To więc, co tu dusza mówi, w mroki ciemności, w ukrycie wtulona, wyraża jej wielkie bezpieczeństwo, jakie zyskuje za pośrednictwem ciemnej kontemplacji na drodze zjednoczenia z Bogiem. Wyrażenie w mroki ciemności, w ukrycie wtulona, oznacza, że dusza, idąc wśród ciemności, szła osłonięta i ukryta przed szatanem i przed jego zasadzkami. Przyczyną, dla której dusza, znajdująca się w ciemnościach tej kontemplacji, postępuje wolna i zasłonięta przed zasadzkami szatańskimi, jest to, że kontemplacja wlana, jaka się tu duszy udziela, przenika ją biernie i tajemniczo, z wykluczeniem zmysłów i władz, zarówno wewnętrznych, jak i części zmysłowej. Jest zatem jasne, że dusza jest tu ukryta i wolna nie tylko od przeszkód, jakie by mogły sprawiać swoją naturalną słabością jej władzę, lecz również i od szatana. Szatan bowiem nie może dosięgnąć duszy, ani poznać, co się w niej dzieje, jeżeli to nie dokonuje się za pośrednictwem jej władz części zmysłowej. To wszystko zatem, co dusza otrzymuje bardziej duchowo, wewnętrznie i w oddaleniu od zmysłów, mniej jest poznawalne i zrozumiałe dla szatana. Wielce to więc jest korzystne i bezpieczne dla duszy, by jej obcowanie z Bogiem było dalekie od zmysłów jej części niższej, by one pozostawały w ciemności i nie kosztowały, ani tego nie zaznawały. Przede wszystkim bowiem udzielanie się duchowe może być większe, jeśli nieudolność części zmysłowej nie przeszkadza swobodzie ducha. Po drugie, dusza jest tu bardziej bezpieczna, gdyż szatan nie może przeniknąć jej do głębi. Do tego możemy zastosować w znaczeniu duchowym słowa naszego Zbawiciela. Niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, czyli innymi słowy, o tym, co się dzieje w prawej, czyli wyższej i duchowej części duszy, niech nie wie lewa, czyli niższa i zmysłowa jej część. Niech to pozostanie sekretem pomiędzy duchem a Bogiem. I jest rzeczą pewną, że szatan nie może wiedzieć, co przechodzi dusza, gdy otrzymuje to duchowe udzielanie się, czysto wewnętrzne i tajemnicze. Jednak z powodu wielkiego uciszenia, jakie to sprawia w zmysłach i we władzach części zmysłowej, może on poznać, że dusza otrzymuje jakieś dobro. I wtedy, wiedząc, że nie może przeszkodzić temu w głębi duszy, usiłuje wprowadzać zamieszanie i niepokój tam, gdzie może, to jest w części zmysłowej. Budzi więc boleści, lęk i przerażenie, by tym sposobem zaniepokoić wyższą i duchową część duszy i przeszkodzić jej w tym dobru, jakie wtedy otrzymuje i jakim się raduje. Często jednak, gdy udzielanie się tej kontemplacji upaja samą czystą istotę ducha, przenikając go swoją siłą, na nic są wszystkie wysiłki szatana. Nie tylko nie potrafi wtedy zaniepokoić duszy, lecz przeciwnie, odnosi ona jeszcze większą korzyść i odczuwa jeszcze większy pokój, bowiem w odczuciu niepokojącej obecności nieprzyjaciela, rzecz przedziwna, jak się to dzieje, gdyż dusza nie zwraca na to uwagi, bez wysiłku własnego wchodzi głębiej w swoje wnętrze. Wszak wie dobrze, że tam jest jej schronienie i że tam jest oddalona i ukryta przed nieprzyjacielem. Tam też zwiększa się jej pokój i radość, które szatan usiłuje zamącić. W tym stanie wszelka obawa pozostaje po zewnętrznej stronie,
gdyż dusza czuje dobrze i cieszy się, że jest bezpieczna i może używać kojącego pokoju i rozkoszy wraz z ukrytym w niej oblubieńcem. Wtedy ani świat, ani szatan nie mogą jej pozbawić tego pokoju i odczuwa wówczas prawdę tego, co wyraża oblubienica w pieśni nad pieśniami. Oto łoże Salomona, 60 mężnych je otacza dla obrony przed strachami nocnymi. Odczuwa dusza siłę i pokój, mimo że niejednokrotnie ciało jej i kości odczuwają męczarnie zewnętrzne. Gdy te duchowe udzielania się nie są w głębi ducha, lecz zmysły mają w nich swój udział, wtedy szatan łatwiej niepokoi duszę, wzbudzając w zmysłach przerażenie. W takich chwilach męczarnia i udręki ducha są wielkie, czasem większe niż to można wyrazić. Działa tutaj bowiem czysty duch przeciw czystemu duchowi. To też przerażenie, jakie duch zły wzbudza w dobrym, to znaczy w duchu duszy, jest ponad wszelką miarę. Wyraża to również oblubienica w pieśni nad pieśniami, której przydarzyło się to samo wtedy właśnie, gdy chciała wejść do wewnętrznego skupienia, by cieszyć się swym dobrem. Mówi: zeszłam do ogrodu orzechowego, by zobaczyć jabłka w dolinach, by zobaczyć, czy rozkwitł krzew winny. Nie potrafiłam. Dusza moja zatrwożyła się z powodu kwadryk, to znaczy z powodu wozów i wrzawy Aminadaba, czyli szatana.